Cześć, witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się rachunkiem prawdopodobieństwa. Spróbujmy rozwiązać takie zadanie. Na loterii jest 6 losów wygrywających, jeden z wygraną 30 zł, 2 z wygraną 20 zł i 3 z wygraną 10 zł. Pozostałe 4 losy są przegrywające. Losujemy 2 losy. Spróbujemy obliczyć prawdopodobieństwo wygrania 30 zł. Rozważmy teraz dwie sytuacje. Wybieramy 2 losy jednocześnie lub losujemy jeden los po drugim. Czy sposób losowania ma jakieś znaczenie i może zwiększyć szansę na wygraną? Wykonajmy obliczenia. Jeśli będziemy wyjmować losy jeden po drugim, to musimy określić zbiór zdarzeń elementarnych, czyli omegę, jako zbiór ciągów. Podobnie zbiór zdarzeń sprzyjających, czyli zbiór A, też określimy jako zbiór ciągów. W doświadczeniu, które przeprowadzamy, ważna jest dla nas kolejność. Dlatego omegę policzymy 10 razy 9 to jest 90. Czyli pierwszy los wybieramy na 10 sposobów, kolejny na 9 sposobów. Moc zbioru A to jest 1 razy 4 plus 4 razy 1 plus 2 razy 3 plus 3 razy 2. W doświadczeniu, które przeprowadzamy, ważna jest dla nas kolejność, dlatego mogliśmy wybrać los na kwotę 30 zł i przegrywający, przegrywający i los na kwotę 30 zł. Mogliśmy wylosować na dwa sposoby los na kwotę 20 zł, później los na kwotę 10 zł i odwrotnie los na kwotę 10 zł i los na kwotę 20 zł. 4 plus 4 to jest 8, 6 plus 6 to jest 12, razem 20. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to 20/9 po skróceniu 2/9. Zostaliśmy tylko z reguły mnożenia i z reguły dodawania. Natomiast w przypadku wyciągania dwóch losów jednocześnie określimy przestrzeń zdarzeń elementarnych omega jako zbiór podzbiorów i zbiór zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A też określimy jako zbiór podzbiorów. Korzystać będziemy z kombinacji. Kolejność w przebiegu naszego losowania nie ma znaczenia. Moc zbioru omega to jest 10 po 2, czyli 2 silnia razy 8 silnia, 8 silnia razy 9 razy 10, to jest 90 przez 2, czyli 45. Moc zbioru A to są kombinacje. 1 po 1 razy 4 po 1 plus 2 po 1 razy 3 po 1. To jest 4 plus 6, czyli 10. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest 10/45. Czyli 2/9. Wyniki są takie same.
Dlatego można wybrać sposób losowania, ale wiąże się to ze sposobem obliczania prawdopodobieństwa. Poprzez regułę mnożenia ważna jest kolejność w przebiegu losowania lub poprzez kombinację kolejność nie jest istotna. Pamiętajcie proszę, żeby nie mieszać tych modeli, obliczając prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo wygrania w różnych grach jest znikome. Dla przykładu, w popularnej grze w Lotto wybieramy 6 liczb z 49. Dlatego moc zbioru omega to 49 po 6. W przybliżeniu jest to około 14 milionów. Dokładnie 13 983 816. Zatem prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lotto to 1 do około 14 milionów. 1 do 13 983 816. Życzę powodzenia zarówno w grach losowych, jak i w różnych obliczeniach matematycznych. Nie warto może być hazardzistą. Do zobaczenia.